oczy szybko otwarte, bo ta matka może po prostu jak mrugnięcie okiem się skończyć. Dodam jeszcze szybciutko, że Bonus kilka miesięcy temu, ważąc 130 kg, zapowiedział, że wniesie tutaj dzisiaj 115 około, natomiast mamy 135. Także jednak wybrał masę. Słuchaj, najważniejsze jest to, ile podczas przygotowań zniszczył plecy zabaw dla dzieci. Cała ekipa z Cichy Boxing Team. Ostatnie porady dla Bonusa. No nie wiem, czy strollowany jest gotowy na to, co zaraz się stanie. Nie, biorąc pod uwagę... Taki styl modliszki trochę w wykonaniu strollowanego. Ale zobacz spokój Bonusa. Tak, on jest bardzo doświadczony. Potrafi niczym Władimir Kliczko wyczekać rywala i uderzyć w odpowiednim momencie. Myślę, że tak będzie tutaj. Co mi się tego nie spodziewał, bo myślałem, że... Oj, ale uwaga! Jest, zaczął. Prawy, ojej! Myślę, że już tutaj panowie nie słuchają tych porad z podobnego.
zachęca, no żeby tutaj nie było jakiejś dyskwalifikacji za chwilę. Jak w walce Dawida Ozdoby z Robertem Burnejką. No bo dużo o zero aktywności, sędzia chyba powinien tutaj upomnieć o wyniku po raz kolejny. No, za chwilę będzie kartka. Zrobienie z wodu, po czym dwa kroki do tyłu. No i strona, ale szykuje się chyba do prawego. Nie rozumiem tej taktyki. Bonus zbiera siły chyba na szarze. Zaufajmy Bonusowi. Ale cały czas na wstecznym biegu. No, long i tu pośladek teraz. Też coś nowego. Myślę, że w tej walce zobaczyliśmy zupełnie nowe techniki. Tak, dużo ich było. I atak stronowego, no czaił się na tym prawie. Boże, tak. I czyżby to był koniec Bonusa? Przywrócił Bonusa. Bonus jednak się nie dał, tak. Szkoda, że nie było dosiadu. A jest dosiad. Jest dosiad. Ciężej musiał sobie zapracować na wygraną i w tej walce, i w tej na fejmie numer 1. Zobacz, teraz spójrzmy tylko już pomijając aspekt tej walki, tak? Jak ona wyglądała, co się działo. Ale zobacz, ile to sprawiło radości temu chłopakowi. Zobacz, on by teraz, on w tym momencie jest najszczęśliwszy człowiek na świecie, tak? Nie liczą się miliony, nie liczą się samoloty, nie liczy się UFC, nic. Liczy się ta chwila, zobacz. No i przybita piątka od Bonusa. Zobacz, ten chłopak jest teraz najszczęśliwszy na świecie. Nawet teraz został operator aparatu. Na niego w tym momencie mógłby się świat skończyć, tak? Zobacz. I to jest piękne. Ale Bonus dał z siebie wszystko. No jest niezadowolony, liczył tutaj na zwycięstwo. Zawsze ktoś musi w tej walce przegrać, tak? Biorąc pod uwagę charyzmę Bonusa, myślę, że właściciele jeszcze nie raz dadzą mu okazję. Tym bardziej po tym, jaką ma tutaj aprobatę publiczności. To. Wiesz, zabrakło na pewno tlenu i tych szarży sławetnych, tak? Zrobił tą jedną szarżę w pierwszej rundzie. No miał jakiś tam efekt, prawda? Może za dużo tego spokoju nam. Może tak. Może był tak spięty, że aż się zapragnął rozluzowany. Tak, tutaj oddał całkowicie plecy, no. Ale zobacz, tu już tutaj była szansa na dosiad. I zobacz, i do góry. Hic. No i tu już było. Bez szans. No braki parterowe. Zobacz radość tego chłopaka. Nie miał zbyt dużej części publiczności za sobą przed walką, ale myślę, że teraz zyskał bardzo dużo nowych sympatyków. I jemu nikt tego nie zabierze. Zobacz. No, kurczę, muszę zadać to pytanie, po prostu nie mogę się powstrzymać. W tej walce też wypadła szczęka. Ja to za... Nie wypluwam szczęki, nie jestem pistą, wypadło mi przez ciąg Bonusa. Wielkie brawa dla Bonusa, podał kawał dobrej roboty. Bardzo ważne, szacunek do przeciwnika. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie chodzi o to, kto ma jakby największe umiejętności. Tutaj jest to bardziej kwestia tego, kto po prostu przetrzyma tę walkę. Udało się. Pierwsza walka, która przetrwała w ogóle pierwszą rundę. Powiedz mi, w jaki sposób w ogóle przygotowujesz się do walki z kimś takim? Jednak treningi w Trondheim, luje ogłuszacze, buły, łokcie, kołowrotki. No to są rzeczy, które się zwykłym fizjologom nie śniły. No wiadomo, ja jakoś się nie przygotowywałem pod mojego rywala, ciężko trenowałem po prostu normalne treningi, jak i stójki, tak i parteru. No jakoś pykło, ciężko, konsekwentna praca i dziękuję wam bardzo wszystkim. Tak, powiedzmy sobie szczerze, tutaj strolowany, wyrastasz nam na takiego małego, no może nie małego, ale sporego killera tutaj w Fame MMA. Dwie walki, dwa zwycięstwa. Przed czasem ciężko wywalczone, mimo że wiadomo, jeżeli chodzi o umiejętności, jeszcze dużo pracy przed tobą. Powiedz mi,
Na tym etapie myślę, że już możesz. Z kim chciałbyś się zmierzyć? Pozdro, mordo. Ja z kim chciałbym... Jestem pokornym chłopakiem. Ja przyjmę każdą walkę, jaką mi zaoferuje tutaj młoda, że fejmę mama, byleby dalej się rozwijać, cisnąć tą zajawkę. Jestem czarnym koniem. Drugą walkę wygrywam. No i dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Czyli? Moi drodzy, wy także... Tak, oczywiście, możesz pozdrowić kogo chcesz. Jako już na ostatniej gali nie udało mi się pozdrowić. Pozdrawiam bardzo serdecznie moich rodziców. Moich trenerów Zawiercia, pana Mariusza. Mariusz, pozdrawiam cię, Małpka Zawiercie. Dziękuję moim przyjaciołom. Szymek, dzięki, że nie dałeś całkiem mi jeszcze niedawno ważył 130 kg, także widać, że ta zmiana jest na bardzo duży plus. Fajny chłopak po prostu. Wielkie brawa raz jeszcze, Sebastian, strolowany Nowak, zwycięzca. Pogromca Bogasa, pogromca Bonusa. Przede wszystkim szczęśliwy. Bonusie, tak. Dzisiaj Piotrze, na pewno najszczęśliwszy na świecie. Zapraszam cię tutaj do nas. Tak, 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 chodź do nas, udzielisz wywiadu. No i jeszcze bonus. Trzeba zrobić wyświetlenie. Cześć, bonus. No Piotrze, Piotrze, ciężka walka. W początku ruszyłeś na przeciwnika, tym razem nie wyszło. Co masz do powiedzenia? Wiesz co, miałem nadzieję, że skończy się to w pierwszej rundzie po mojej myśli. No niestety nie dało rady, okazał się dobrym przeciwnikiem. Wygrał ze mną w drugiej rundzie, opiłem go trochę, nos ma coś tam z nosem, ale no parę razy mnie trafił na dole, poczułem mocno, odklepałem, no trudno, wygrał lepszy. Jeszcze raz wielki szacunek dla strolowanego. Mógłbym coś jeszcze powiedzieć przez mikrofon? Chciałbym podziękować moim sponsorom Cardbox Recycling, RightSideShop.pl, Egoria.pl. Chciałbym też pozdrowić Suple for Fit, Steel City oraz wielkie podziękowania dla FIFACoins.pl. Dzięki, dzięki! Bonus, bonus, zanim pójdziesz, proszę powiedzieć jedno, że damy ci mikrofon, nie musisz, stań sobie na spokojnie tutaj. Bonus, powiedzmy sobie szczerze, ludzie... Poznajcie kocha! Zbierasz niesamowite reakcje. Jesteś naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, jesteś naprawdę maskotką tej gali. Ale przede wszystkim jestem ciekaw, co interesuje ciebie dalej, jeżeli chodzi o karierę w Fame MMA. Czy ty też masz kogoś na oku? Mówiłeś o Pacholu. Czy coś się zmieniło? Wiesz co, no jeżeli bym dostał walkę z Pacholem, przyjmę ją. Oczywiście bym musiał się przygotowywać więcej niż 2 miesiące, tak jak z Sebastianem strolowanym. Musiałbym minimum rok ćwiczyć, praktycznie co 2 dni bym musiał chodzić na treningi, a chciałbym zrobić rewanż, nie mówię, że na następnej, może na czwórce, z Wojtkiem Golą chciałbym zrobić rewanż, ale wtedy jak będę w dobrej formie już. Moi drodzy, to jest oficjalne wyzwanie, Wojtek Gola, Bonus BGC, kto wie, wszystko może się zdarzyć, to jest Fame MMA, tymczasem wielkie brawa, Bonus BGC! Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim, że przyszliście, za to, że mi kibicowaliście. Niestety nie dałem rady, ale kocham was. Kocham cały Poznań, kocham całą naszą piękną Polskę. Jesteście number one, zajebiści w kuj! I jeszcze jedno... Tak, proszę bardzo. Jest jeszcze jedno słowo od strolowanego, więc oddaję mu głos. Przepraszam, że tak zawracam, za przeproszeniem dupsko, ale zapomniałem kompletnie przez tą walkę. Dziękuję bardzo serwerowi prywatnemu Meti 2, samia.pl za sponsorowanie mnie. Dziękuję bardzo i 100 lat dla mojego najlepszego przyjaciela, który dzisiaj obchodzi urodziny. To dla ciebie, mordo. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy raz jeszcze. Bonus BGC, Sebastian Strolowany Nowak, a tymczasem więcej emocji, ale tym razem muzycznych. Znowu przed wami Young Multi. Wielkie brawa! Przywitajcie go gorąco. Thank you.